Mój przeszczep włosów. Jak czułem się pierwsze dni po zabiegu? Pierwszy okres po zabiegu jest najcięższy, bo najbardziej musimy uważać na przeszczepione grafty. Podczas pierwszych myć pomagała mi dziewczyna i nie ukrywam, była przerażona tym, jak wyglądała wtedy moja głowa. Bo faktycznie przez pierwsze kilka dni głowa nie wyglądała najlepiej. Zresztą zobaczcie sami. Ale tak naprawdę minął tydzień i było już zdecydowanie lepiej. Przez pierwszy okres na głowie nie można używać prysznica, dlatego ja swoją spłukiwałem takim spryskiwaczem. Ja do pracy w salonie wróciłem już po 5 dniach od zabiegu, a przeszczep nie stanowił żadnego problemu. Jedyne na co musiałem uważać to wszelkiego rodzaju pyły, lakiery oraz na to, aby nie uszkodzić włosów mechanicznie, czyli żeby nie było żadnych przetarć ani uderzeń. Cały okres gojenia przebiegł bardzo naturalnie i nie musiałem specjalnie zmieniać swojego trybu życia. Dodatkowo na każdym etapie gojenia od MediTravel otrzymywałem wideo, w którym szczegółowo było objaśnione wszystko, jak dbać o włosy, jak zmienić pielęgnację i tak dalej. Jest to świetne rozwiązanie i można powiedzieć, że MediTravel przeprowadziło mnie za rękę przez cały etap gojenia. Całą relację z wyjazdu do Turcji i aktualności związane z moim przeszczepem włosów znajdziecie w mojej wyróżnionej relacji na Instagramie, więc wpadnijcie też tam.